Buty, kurde. Wszyscy posiadacze GTA Plus, moi drodzy, mogą odebrać sobie najnowszy samochód, jakim jest Camaro ZI... No, to się nazywa tutaj Vigero ZX. Tak, i ponoć właśnie jest, można je stuningować też HSV, także jestem bardzo ciekawy, oczywiście to pierwsze co zrobię. No i dla posiadaczy GTA Plus oczywiście 500 000 się dostaje, plus jeszcze chyba jakieś tam promki do sprzedaży chyba rzeczy z wytwórni tych motocyklowych, no nie? Więc to sobie sprawdzimy zaraz. Tak, to jest jeden z tych bonusów, że możemy sobie to wyposażenie do badania albo do robienia kasy kupić za 45 tysięcy zamiast za 75 tysięcy. I to jest moim zdaniem duży plus, bardzo fajnie. Nie jest w legendarnych. O, tutaj coś na wyprzedaży jest. Właśnie, bo nie sprawdzałem, jakie samochody są na wyprzedaży teraz. Dobra, więc tak, Camaro mamy tutaj. Ostatnio był ten samochód jako nowy, ale on mnie kompletnie nie interesuje, wygląda strasznie. Więc Camaro, ja mam GTA Plus, więc Camaro mam za friko, mogę sobie je odebrać. A weźmy w kolorze czerwonym i weźmy sobie do garażu numer 1. Super. Ciekawe, czy mogę kilka razy je sobie... Zobaczcie, cały czas mogę je sobie za zero odbierać. To działa tylko przez miesiąc, bo później już po miesiącu będą nowe promki na GTA Plus, nie? I pewnie coś innego się pojawi. Ale przez cały ten miesiąc mogę sobie te Camaro odbierać za friko. Na przykład jakbym chciał mieć dwa, ale no po co mi dwa takie same samochody, nie? W tej wytwórni możemy sobie za 18 koła uzupełnić. Bardzo fajne promki są teraz dla posiadaczy GTA Plus. W ciul hajsu można zarobić. No i mamy Vigero ZX, obejrzymy sobie zaraz, przejedziemy się nim kawałek bez tuningu. Wow, ale samochód wygląda jakby był z jakiejś modyfikacji, a nie z GTA, nie? Ej, kurde, sztos. Prawie jeden do jednego, tylko zobaczcie, tutaj ten tył trochę tak za bardzo odstaje. Wiem, bo często widzę to Camaro, mój teściu ma Camaro 6.2, dokładnie ten model. I ono tak, ten tył tak nie wygląda. Przód jest prawie jeden do jednego, ten bok, tutaj coś z tym, w tym miejscu się nie zgadza, ale generalnie no... Camaro, nie? W środku... O, czekaj, bo ja nie mam widoku z tego, to musimy sobie włączyć. No, środek katastrofa, kurde, to jest styl GTA jednak, nie? No, jest lipa. Tył od starszego Camaro ma? Może. Nie, nie chodzi mi o światła tego Camaro, tylko chodzi mi o ten taki wystający tutaj, ten tył, górę tego tyłu, o, może tak. Dobra, zobaczmy. Czyli co, samochód jest teraz standardowy, można go sobie ulepszyć do HSV, czyli mamy wtedy, no... Chyba całkiem dobry będzie, zresztą w tym tygodniu mogę zrobić sobie te czasówki HSV, które są generalnie bardzo proste. Dostaje się za nie tam 250 tysięcy. W ogóle tak wbijając sobie co tydzień i robiąc sobie te wszystkie aktywności, typu te próby czasowe, tam jakieś inne rzeczy jeszcze, to tak z milion da się spokojnie zgarnąć, nie? Tak co tydzień, leciutko. Dobra, i Camaro teraz tak widzę, że niczym specjalnym się chyba nie wyróżnia, jeśli chodzi o jazdę. Nie jest jakoś specjalnie wolne, ani też super szybkie. Tak, zrobimy, czasówki zrobimy wszystkie Camaro. No, tylko tam RC Autko zrobimy RC Autkiem, nie? A tak to dwie czasówki zrobimy Camarusem i myślę, że na spokojnie. Drzwi już nie mam. Możemy lepiej zobaczyć środek. A, tragedia, nie? Tutaj w tych samochodach GTA kierownica zawsze jest w dziwnej pozycji, prawda? Jest chyba trochę za mała. Naprawa będzie droga. No, ładny silnik wygląda, podoba mi się. Tutaj w ogóle w GTA jest coś takiego, bo tak się ludzie śmieją, że o, w GTA to już dawno były otwierane dachy, nie, a w Fordzie dopiero teraz. No dobra, a na czym trzymają się w tym Camaro na przykład drzwi? W tym momencie, tu nie ma żadnych zawiasów, one się trzymają w powietrzu. Chodzi o to, że w GTA nie ma żadnych detali praktycznie tych samochodów, nie? A w Fordzie jest masa różnych detali.
Super, super to wygląda. No i teraz ja mam GTA Plus, więc ulepszenie mam za friko do HSW. Możemy sobie ulepszyć. Także samochód za darmo i ulepszenie do HSW za darmo, nie? Tylko te wszystkie pozostałe ulepszenia będzie trzeba płacić. I tak, lecimy zderzaki. O kurde. Ja nie wiem, na PC-cie też jest ten samochód? Dajcie znać. Czy tylko on jest na konsoli? Nie, no na PC-cie też musi być, tylko nie ma tego ulepszenia pewnie, nie? Dodatkowego. Ej, nawet podobają mi się te dokładki, wiecie? Nawet sobie je dam. Taki dyfuzor z tyłu. O! O! To jest super. Engine. Dźwięk się zmienił, ty! Uuu, jakie fajne końcówy! Sztosik. Daj mi sobie takie. Grille. Oho, shit! Grille fajnie wyglądają. Dajmy sobie coś takiego. Albo czarne, czy chromowane. Czarne dajmy. Super, światła z przodu też ekstra. Dobra, tutaj mamy maski. O, ta maska wygląda fajnie. Że widać silnik, a ten silnik naprawdę spoko wygląda. Ale ta maska standardowa jest też mega, mega spoko. Właśnie nie wiem, dać taką, czy taką. Ta jest spoko. Mogę sobie dać na razie tą. Potem się zobaczy. Dobra, światła dajmy sobie takie. Neonów nie dajemy. Oznaczenia. Ja wiem. Tak, to auto jest za darmo na PlayStation dla osób, które posiadają PlayStation Plus. I ulepszenie jest też do HSW jest za friko, to jest ciekawe. Podoba mi się. O! Tutaj nawet to oznaczenie jest za friko. E99. Ale nie podoba mi się. Wolę sobie wdupczyć takie paski. Idziemy w klasykę, dajemy czarne pasy. Uuuu, to jest dobre. To jest fajne, bo jak ktoś się chce headshota strzelić od tyłu, no to nie da rady, nie? Jak masz te takie osłonki. To jest bardzo pomocne wbrew pozorom. Czasami potrafi uratować dupę. Rzadko, ale pomaga, no. Dajmy sobie coś takiego. Chromowane, tak średnio te chromowane, nie? Wygląda. Albo dajmy sekundary kolor. Chociaż kurde, lepiej by było. O, karbonowe najlepiej, super. Tutaj mamy lusterka. Jakie wielkie te. Ty, to standardowe są takie wielkie lusterka. Dajmy sobie takie bardziej opływowe. O, karbonowe, mogą być. Tutaj mamy tablicę. No i teraz możemy pokombinować z kolorem. I co wybieramy? Taki zielonkawy. O, ty, to wygląda spoko. Elegancko. Tak, co miesiąc płaci się za GTA Plus i dostaje się tam różne bonusy. Na stronie tego Rockstara możecie sobie przepisać co, znaczy przeczytać co dokładnie się dostaje. Ja nie pamiętam wszystkiego teraz, nie mam w głowie tego. Dajmy sobie te dodatkowe rzeczy w czerwonym. Tu chyba jeszcze progi będą, nie? Tutaj możemy wnętrze jeszcze zmienić. No jest trochę tych opcji. Ale i tak wszyscy czekają chyba na R8, które będzie można u Benego jeszcze stunigować dodatkowo, no nie? Myślę, że to będzie konkret. Dajmy sobie może takie coś. Okej. Okay. I tutaj mamy dach. O, dach bez szału. Karbonowy możemy sobie zrobić, jakbyśmy chcieli. Progi. No i tutaj już zachowajmy tak jak jest. Ten nasz styl. Coś takiego. Spoiler. Uuu, ale wielki. No co myślicie o tym? Ja bym dał tu jakiś taki spokojny. Jakieś takie wielkie spoilery mi nie pasują do Camarosa. Takie coś. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać, wiesz, jak wyjedziemy, nie? Możemy dać sobie to. Zawieszenie. Tutaj możemy sobie furę obniżyć bardzo mocno, ale ja bym chciał, żeby ten samochód był trochę wyższy. A może coś takiego, na pierwszym poziomie. Dlatego, że jak za mocno obniżymy, znaczy, jak muscle cary są takie wyższe, to one wyglądają tak groźniej. I to Camaro ma taki wielki przód i myślę, że będzie wyglądało lepiej, jak będzie trochę wyższe. GTA Plus chyba też jest na tego, na Xboxa. Musicie sobie sprawdzić, ale wydaje mi się, że jest. Felgi ma bardzo ładny ten samochód. Ulepszamy turbo oczywiście na maksa. Drogi ten tunik będzie. Felgi. Kurde, fajne te felgi standardowe. Tam trzeba kombinować trochę, żeby pomalować te standardowe felgi, nie? Tutaj dajmy może jakieś takie muscle carowe. Coś takiego może. A, okej. Kolor felg. Dajmy takie. Dajmy coś takiego, chyba że czerwone. Czerwone dajmy, o. Pyk, to oczywiście możemy sobie teraz do wszystkich samochodów zainstalować te opony z niską przyczepnością. No i tyle.
Mamy Camaro gotowe. Ktoś z was pisał tutaj, że to jest teraz najszybszy samochód w grze? Będziemy musieli nim czasówki spróbować porobić. Ora, wyjeżdżamy. Ty, ale dźwięk jakby się zmienił. Nie wiem, no nie przysłuchałem się aż tak bardzo. O, zobaczmy jak to wygląda. Uuu, ej, ten przód kozacki. Z tą dokładką ekstra. Naprawdę ładnie to wygląda. Nie, co powiecie na to? Czekajcie, nagram sobie, później zdjęcie zrobię nowego Camaro. Znaczy te, no, zdjęcie wiesz, w tym edytorze. Jak to się to robiło na PlayStation? Czekaj, o! Start recording. Akurat mamy ładną porę dnia, więc spoko będzie wyglądać, nie? Opony, gitara. Ej, co? Fajnie wygląda, naprawdę. Ekstra, podoba mi się. Dobra, wsiadamy, testujemy. Właśnie tutaj nie mogę sprawdzić, ile będę tak naprawdę jechał, nie? Ej, ten dyfuzor też trochę jakby poszerzył wizualnie furę. Spoko wygląda, naprawdę, kurde. Ciekawy jestem, jak będzie R8, ale Camaro sztos. Myślę, że Camaro będzie uła. Ale przyspiesza. Ty, to może być najszybszy muscle car teraz. W ogóle najszybszy samochód, nie? Muscle car na pewno najszybszy będzie chyba. Oj, trochę go rzuca. U, ty kurde. Ty, a jak my sprawdzimy prędkość maksymalną? Tu powinien być jakiś taki benchmark do prędkości maksymalnej. Fajnie by było jakiś zegar, nie? A tak to można tylko w tej takiej akcji, gdzie gracze mogą sobie zrobić prędkość maksymalną danym pojazdem, nie? Wiesz, to wszyscy gracze mogą w tym uczestniczyć. Jak to się nazywało? Akcja sesji całej, ogólnej, nie? To wtedy wygrywa gracz, który osiągnie najwyższą prędkość maksymalną i wtedy można przetestować sobie na PlayStation. Na PC-cie to... A, na z pierwszej osoby kamerę? Dobra, spróbujemy zaraz, no. Nie wiem, czy tu będzie... Nie, zegary są za małe, żeby... Zresztą, kurde, my zegar... A jest tutaj, dobra, 153 było mile na godzinę. 153, 154, 156, 7, 60, 62, okej. Z górki i na wybojach 162 mile, 4, 3, no wiecie, to zawieszenie zbugowane jest, ale 3, 2, 165 chyba było przez chwilkę, nie? I tymi samochodami HSW, powiem wam, objechać mapę można bardzo szybko. Się wydaje wtedy, że ta mapa faktycznie jest bardzo mała, mimo że tylko 10 mil na godzinę więcej się jedzie od tych, wiesz, normalnych, supersportowych samochodów, nie? Kurde, nie wiem, waszym zdaniem jest najszybszy ten samochód? Chciałbym sprawdzić. Ale staje, ty. Jak wysoko. Czekaj, spróbuj. 2 minuty i już paleo. Co? Ty 30 sekund. Jakie 2 minuty? 2 minuty całą mapę objeżdżasz. Ty, nie mogę ani dłużej jechać na tym kole. Ole ma buta skubany. Ja pierniczą się. On się aż tymi tylnymi kołami odrywa, patrz. Czekaj, oddalę kamerę, zobacz na to. Pa. I ja pierniczę. Co jest? No tak, wybija się na tylnym zderzaku, ale to wygląda śmiesznie, nie? Dobra, a zobaczmy te próby czasowe. Tutaj mamy z HSW. One są, te z HSW próby są proste. Możemy się przejechać tym Camaro dookoła mapy, będzie bardzo szybko. Stójki brakuje, no tu przydałaby się stójka, ale właśnie może dobrze, że jej nie ma. Można sobie tak poszaleć. Próbowałem tak zrobić, żeby pojechał dłużej na tych kołach, nie? Tak kawałek do przodu. Po próbach czasowych co do roboty chyba zrobię sobie sprzedaż z tych moich magazynów, wiesz? Z klubu motocyklowego, bo tam mam dużo do sprzedawania. No, to z godzinę
myślę, że zajmie to sprzedaż tego wszystkiego. Lekko. No ale póki co testujemy jeszcze Camaro, zrobimy sobie tą próbę czasową z HSV, a potem zrobimy sobie próbę czasową tą zwykłą, która jest trudniejsza od próby czasowej HSV. Próbę czasową HSV można zrobić, no nie wiem, nie trzeba się w ogóle starać, nie? Wcale. Da się przedłużyć stójkę? Znaczy tak, to trzeba by było popróbować więcej, nie? Kurde. Sakra. Ja pierniczę. Czekaj, ja na pół gazu spróbuję. Nie, na pół gazu normalnie jest to. Kurde, nie potrafię tego wyczuć. Fura jest za mocna, nie? A trzeba by było przetestować. Jakby ktoś z was grał na PlayStation 5, to bym chętnie z wami przetestował. Pojedynek tej Toyoty S95 tutaj. To się chyba Karin nazywa, czy coś takiego. Już nie pamiętam nazwy tego auta. Ale z HSV tamten samochód jest najszybszy. Chociaż bardzo nim rzuca, trzeba umieć go opanować. Mamy takiego lowridera teoretycznie, nie? Masz. Ale dziwnie to wygląda. To jest taki lowrider, który, wiesz, podskakuje na przednich kołach. O, masakra. Dobra, to stawanie na tylnych kołach czasami się przydaje. Na przykład tutaj chcę sobie zeskoczyć na dół, żeby rozpocząć to wyzwanie HSV, nie? No to w tym wypadku mogę sobie... Ojej. Mogę sobie podjechać tu, cyk. I nie muszę jechać dookoła, nie? Już jestem na dole. Pyk, także czasami to jest przydatne. Camaro jest top 1, tak? O kurde, muszę zobaczyć testy na YouTubie, bo to chyba najszybciej, nie? Dobra, zobaczmy. Gdzie tu się jedzie? Ło, aż tutaj? Nie no, tu my pojedziemy tu dookoła. Trzeba będzie tu zjechać na tą autostradę jakoś. Tu się zjedzie, nie? Tu cyk. No, tak będzie chyba najszybciej. Znaczy, to Camaro powinno sobie poradzić. Są testy tego Camaro i Toyoty? Okej, okay, spoko, sprawdzimy. Dobra, no i jedziemy, zobaczymy. No to jestem zaskoczony. Myślę, że Camaro lepiej się nawet prowadzi od tej Toyoty, od tego Karina. Bo tamtym rzuca strasznie, zwłaszcza jak się jedzie tak trochę wolniej. Ciężko jest opanować furę. Gdzieś tam jeszcze w mieście to już w ogóle katastrofa. Cztery minuty mamy na to, kurde. Cztery minuty to jeszcze można jedno kółko dookoła Los Santos zrobić tym samochodem. A już nie mówię o tym, że próbę. Ło, ty kurde, ale to ciśnie. Ło! Nie wiem, jakim cudem samochód się tak odbił, dziwnie. Przecież oszurałem się od tamtego samochoda, nie? No nie powinien się tak odbić. Ech. Trochę go rzuca, nie? Tak jak gdzieś podskoczy czy coś. Gdzieś na jakimś wyboju to zarzuci dupką. Nie jest taki super przyczepiony jak Devaste na przykład w wersji HSV, no nie? Dobra, pojedziemy tak jak nam GPS pokazuje póki co. A potem się gdzieś tam kawałek pod prąd pojedzie. Ole ciśnie. A ja się tu muszę naprawdę skupić, żeby wymijać ten ruch uliczny. To nie na żadnych modach ani nic, nie? Na jakichś tam cheatach. Tylko normalnie tak jeździ. Kurde. Ciekawe jak będzie, ale R8 Audi chyba nie będzie w HSV. Będzie tylko u Benego w garażu można stunigować ten samochód, nie? Dobra, i teraz sobie tu. No dobra, mogłem jechać jednak normalnie, nie wiem, po co mi ten skrót był tutaj. Czasu mamy jeszcze masę, 2 minuty? Człowieku, 3 minuty prawie.
Mega szybkie auto. Na kamień spadnę, ona na... I patrzcie, tak się porozwalałem podczas jazdy. Bez problemu zdążyłem. Sztos, nie? Mega. Tak, wszystko na fulla montowałem mu, no. Tylko zawieszenia nie robiłem, obniżonego na maksa. Dobra, i co tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy tą drugą próbę czasową, której nie widzę teraz, nie wiem czemu. Aha, bo mi się tutaj chyba aktywność odpaliła. Dobra, teraz się chyba pojawi próba. Tutaj mamy RC autka i tutaj mamy to. No to dojedziemy sobie Camarosem, zobaczymy. Dobra, co piję? Piję herbatę. Ej, fajnie wyglądają teraz te światła, nie? Które zamontowałem. To takie niebieskie, mocne. Zobaczcie, jakie one są mocne. Dobra, tutaj musimy trochę jechać inaczej niż GPS nam mówi. Wyznaczymy sobie drogę w to miejsce. Żeby się nie pomylić, nie? O, ale ma odejście ten samochód. Ale nie jest taki super przyczepny. Tutaj jednak lepszy byłby Hakuchu Drag HSV. Bo tamten ma takie przyspieszenie. No i na zakrętach stabilniejszy sporo, nie? Ale myślę, że powinniśmy uznać to jako fajne wyzwanie, żeby zrobić to tym Camarosem. O nie. Ty, nie wiem czy się wyrobię, 20 sekund. Chyba muszę jeszcze raz. Oh, shit. No tu Hakuchu byłoby lepsze. Od samochody się rozwalają trochę, nie? Co sądzisz, czy warto próbować dalej związek z przyjaciółką, którą długo znam, czy zostać przy friendzone? Nie wiem. Oh my god. Na padzie to działa tak, że jak usłyszysz drugi bieg, że wszedł, to puszczasz palec z gazu, naciskasz naraz hamulec ręczny na sekundę i znowu gaz. Aha, czekaj, spróbuję. Czekaj, jeszcze raz. Że drugi bieg wszedł, to puszczasz palec z gazu i naciskasz to jeszcze raz, okej. Na sekundę? Sekunda to dużo przy przyspieszaniu. Dobra, bez gazowania. Ja za długo ręczny trzymałem, kurde. Długą dyskusję miałem, tak? Nie wiem, ja się nie znam na związkach. W takich tematach to chyba najlepiej do innej koleżanki uderzyć i jej zapytać. Może z inną koleżanką będzie lepiej. Nie mam pojęcia o związkach, nie chcę ci źle doradzić. A też nie czuję się dobrze w roli, żeby komukolwiek coś radzić, no bo wiesz, każdy jest inny, nie? Także widzicie, te próby zwykłe są sporo trudniejsze od tych HSW. Te HSW są legendarnie proste. Tam się rozwaliłem, gdzieś tam wypadłem poza drogę i tak dalej, nie? Jeszcze dojechałem i miałem spory zapas czasu. A tutaj raz się rozwalisz i lipa. No, czuć, że Camaro nie skręca tak dobrze. Ale to myślę, że akurat jest dobra opcja, bo Camaro nie powinno dobrze skręcać. Nie lepiej niż jakieś, wiesz, jakieś sportowe auto typu Gallardo albo coś takiego, nie? Także fajnie to zrobili akurat w tym GTA.
Tu będzie ciężko przynajmniej tą drogą. 3 sekundy mi zostało. A, już za późno. Mimo, że Camaro szybkie, to do tej czasówki się nie nadaje. Tutaj mamy Hakuchu dragowe, ale też ulepszone tym HSW, nie? Czyli Heyo coś tam tuning. I to jest, to zajebiście dobrze przyspiesza, naprawdę. I zresztą na wyścigach HSW to Hakuchu drag praktycznie zawsze wygrywa. Zobaczcie, 16 sekund różnicy było w porównaniu do Camaro, nie? A motor nie ma wysokiej prędkości maksymalnej, tylko po prostu na zakrętach jest wariat, no i przyspieszenie jest wariat, nie? W tym motocyklu. Także tak, Camaro fajne, ale no widzicie, że nie zawsze prędkość maksymalna jest najważniejsza, nie? Nie zawsze taki pojazd z prędkością maksymalną jest szybszy od pojazdu, który ma inne właściwości dobre, no nie? W tym wypadku motocykl, widzicie, jest dużo, dużo szybszy. 16 sekund różnicy to jest przepaść, nie? Ale wygląd tego Camarosa, ziombel. Darmowe rzeczy do odebrania, one nie są darmowe. One są w tym abonamencie GTA Plus, wiesz? Ten Camaros. Także trzeba tam chyba 27 zł miesięcznie płacić za ten abonament, coś takiego. Ale Camaro sztos, fajnie wygląda, naprawdę. Super, że to dodali i fajnie zrobili też, bo nie jest jakieś tam super przyczepne. Staje na koło, więc to jest taki dodatkowy smaczek. No i wygląda czadowo, naprawdę. Opcje tuningowe są ok, nic takiego, co by wychodziło poza jakiś tam standard, który jest normalnie w samochodach, nie? Widzicie, że trochę driftuje, jak się mocniej skręci, także jest zachowany taki duch pony kara, muscle kara. Bardzo spoko. Ja pierdolę. Chciałbym przetestować go z jakimś innym graczem na dragu, zobaczyć jak sobie radzi ten Camaros. O, tutaj jeszcze można sobie o te światełka bugować prędkość, ty. Tutaj to już w ogóle będzie szybko popiernicza, zobaczymy ile. Czekaj, jeszcze raz spróbuję. To chyba ze 170 mil ogarniemy. Było chyba 170 przez chwilę, o kurde. Nie wylecę z tego wojska, nie, dobra. Jest gitara. Fajnie, fajnie. Jak macie PlayStation albo Xboxa, koniecznie przetestujcie sobie to Camaro. Bardzo spoko auto.